Klub Platformy gotów? Pan gotowi. Czy klub Przyjazny Kraków gotów? Gotów, tak? Bardzo proszę Państwa o zajmowanie miejsc. Proszę o udział w sprawdzeniu obecności. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze bierze udział w sprawdzeniu obecności, bo teoretycznie jest nas 37, praktycznie wygląda, że jest trochę więcej. Jeszcze Pan Radny Zięba, rozumiem. Bardzo proszę, jeszcze czekamy. Które? Tamte? Dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo proszę o zamknięcie drzwi z prawej strony. Pana prezydenta Adamczyka, pana strażnika poproszę o zamknięcie drzwi, tak, i nieprzeszkadzanie. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze bierze udział w sprawdzeniu obecności? O, jeszcze pani radna Staszecka, poczekamy, poczekamy. Wiem, ale jeszcze pani Staszecka, a wpisana jest, dobrze. Czy jeszcze ktoś jest w trakcie sprawdzenia obecności? Pani Staszewska już jest wpisana, także. Czy ktoś jeszcze jest w trakcie? Nie widzę, zamykamy. Proszę o wydruk. Nieobecny pan Andrzej Hawranek. Nieobecna pani Katarzyna Pabian. I nieobecny pan Józef Pilch. Józef Pilch nieobecny, usprawiedliwiony, wiem. Proszę Państwa, rozpoczynamy sesję. Otwieram 88. zwyczajną sesję Rady Miasta Krakowa. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych. Stwierdzam kworum uprawniające Radę do podejmowania uchwał. Serdecznie witam Prezydenta Miasta Krakowa, zastępców Prezydenta, Pana Skarbnika i Sekretarza oraz wszystkich przybyłych w dniu dzisiejszym na dzisiejszą sesję. Zanim szczegółowo powitam różnych gości, chciałbym prosić Państwa o chwilkę ciszy. Panie dyrektorki też. Szanowni Państwo, 28 października odszedł Tadeusz Mazowiecki. Aż trudno uwierzyć, że jeden skromny, delikatny w zachowaniu, unikający rozgłosu człowiek mógł wnieść w historię naszego kraju tak wiele dobrej energii i dobrych wartości. Poseł Kołaznak, pierwszy niekomunistyczny premier Rzeczpospolitej, architekt naszej wolności i zrębów demokratycznego państwa, swoją pracę dla współobywateli traktował jako moralną powinność. Próżno szukać sposobu na krótkie streszczenie tak licznych zasług i dzieł. Pozwolę sobie tylko przypomnieć o krakowskim elemencie w galerii jego dokonań. Był inicjatorem powstania i patronem Międzynarodowego Centrum Kultury i wybiegając w przyszłość stworzył miejsce wymiany, dialogu i współpracy, wyznaczył kierunek rozwoju naszego miasta w tej dziedzinie. Tadeuszowi Mazowieckiemu przyszło podejmować największe wyzwanie, jakie mogło spotkać polityka. Był odpowiedzialny za powstanie nowego państwa, pozostanie niedoścignionym wzorem dla wszystkich tych, którzy za patriotyzm uważają zobowiązanie do pracy i odpowiedzialności. Minutą ciszy uczcijmy jego pamięć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz przechodzimy do powitań i informacji. Po pierwsze, witam grupę studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego z panem magistrem Jakubem Kwaśnym. Serdecznie Państwa witamy. Oklaski dla młodzieży, która zdecydowała się przyjść na Radę Miasta. Witam młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 155 w Krakowie imienia Świętej Jadwigi Królowej Polski z panią trener Katarzyną Malinowską. Zapraszam panią Katarzynę Malinowską do zabrania głosu oraz krótkiej prezentacji multimedialnej. Bardzo prosimy. To będzie krótko, ale myślę, że warto docenić młodych ludzi, którzy też coś w jakiś sposób sławią imię Krakowa.
Prosimy panią trener. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Tak, tak. Nazywam się Katarzyna Malinowska, jestem nauczycielem wychowania fizycznego w szkole podstawowej numer 155 oraz trenerem w klubie, który działa przy naszej szkole UKS-ie 22. Jest nam bardzo miło, że możemy tutaj przed Państwem wystąpić, a w zasadzie pochwalić się naszymi sukcesami sportowymi. Zeszły rok sportowy był dla nas bardzo udany, jeżeli chodzi o wyniki, o sukcesy. Zaczęliśmy w maju, kiedy wygraliśmy Mistrzostwa Województwa Szkół Podstawowych, pokonując między innymi najlepsze zespoły z Tarnowa, z Sącza czy z Gorlic. Następnie pojechaliśmy na Mistrzostwa Polski do Głuchołaz, gdzie spotkaliśmy się z 16 mistrzami każdego województwa. I tam zajęliśmy trzecie miejsce, zdobyliśmy brązowy medal Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych. Niedużo nam zabrakło, bo w tiebreaku przegraliśmy wejście do finału, do walki o pierwsze miejsce z Resowią Rzeszów 2 punktami. Natomiast myślę, że trzecie miejsce to i tak jest bardzo dobry wynik, zwłaszcza, że nie jesteśmy szkołą sportową, mamy klasy sportowe, nie prowadzimy naboru z zewnątrz, w zasadzie szkolimy dzieci, które są w naszej szkole. Poszliśmy za ciosem, jak to się mówi. Następnym etapem rozgrywek były klubowe już Mistrzostwa Polski. Najpierw, żeby dostać się na te Mistrzostwa Polski w województwie, na 6 możliwych kategorii zdobyliśmy 3 złote medale, 1 srebrny i wszystkie 4 zespoły dostały się do Mistrzostw Polski w Drzonkowie, gdzie no, również ogromnym sukcesem było to, że wszystkie zespoły znalazły się w finałowej 6. Chłopcy z 6 klasy, ci co na wcześniejszych mistrzostwach zdobyli 3 miejsce, troszkę szybciej trafili na tą Resowię i nie weszliśmy do finału, przegraliśmy z nimi 29-27. Bolało nas to bardzo, ale no trudno, taki jest sport, zajęliśmy 6 miejsce. Chłopcy i dziewczęta z 5 klasy zajęli odpowiednio 5. i 6 miejsce, natomiast chłopcy, którzy dzisiaj tutaj ze mną przyszli, wywalczyli ten najlepszy medal, najbardziej cenny, bo medal złoty. Chciałam tylko dodać, że w całym turnieju organizowanym właśnie przez Polski Związek Piłki Siatkowej oraz Kinder Plus Sport wzięło udział 35 tysięcy dzieci z całego kraju. Jest to największy turniej w ogóle na świecie organizowany dla dzieci ze szkół podstawowych. Nagrodą w tym turnieju był wyjazd na Mistrzostwa Europy, które organizowane były w Gdańsku, na Mistrzostwa Europy mężczyzn, i może już o samym wyjeździe opowiedzą króciutko chłopcy. Bardzo prosimy. No i potem oklaskami podziękujemy młodym reprezentantom Krakowa. Dzień dobry, nazywam się Marcin Bobrowski. Mieszkaliśmy w hotelu czterogwiazdkowym. Mieliśmy zorganizowanych wiele atrakcji, podczas których towarzyszyli nam byli reprezentanci Polski, pan Sebastian Świderski i Piotr Gruszka. No, na przykład żeglowaliśmy na żaglach. Również wspaniałą atrakcją był spacer po Sopockim Molo i... I uroczysty obiad z Sebastianem Świderskim i Piotrem Gruszką. Również byliśmy w hotelu basen, na basenie hotelowym. Też wspaniałą atrakcją były gokardy, jazda na gokardach, ścigaliśmy się, ale mi najbardziej podobało się trening z mistrzami. Miałem zaszczyt odbijać z panem Sebastianem i w związku z czym udzieliłem wywiadu. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Michał Pierko. Oprócz atrakcji, o których opowiedział kolega, byliśmy też na meczach Mistrzostw Europy w siatkówce. Mieliśmy przyjemność podziwiać najlepsze zespoły na świecie, takie jak Rosja czy Bułgaria. Siedzieliśmy na hali na płycie rolnej, mieliśmy miejsca tuż za bandami.
Atmosfera na hali była wspaniała. Oprócz tego trener Andrea Anastasi wpuścił nas również na trening reprezentacji. Przez półtorej godziny musieliśmy siedzieć cicho, żeby nas nie wyrzucono. Po treningu zawodnicy zostali jeszcze chwilę na sali, rozdali autografy i zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcia. Brawo. Dzień dobry, nazywam się Bartosz Pawłowski. Wyjazd do Gdańska to było dla nas wielkie przeżycie. Dziękuję, dziękuję. I motywacja na to, żeby i w tym roku wygrać Mistrzostwa Polski i wyjechać na Mistrzostwa Świata, które odbędą się między innymi w Krakowie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy jeszcze raz wszystkim Państwu, ponieważ dostajemy od Państwa wsparcie finansowe. Oczywiście prosimy o większe, jak się tylko da. My ze swojej strony obiecujemy powalczyć, bo sport jest różny i różnie bywa, ale na pewno będziemy walczyć o najlepsze lokaty. Natomiast naszym marzeniem jest zagrać na hali, która powstaje niedaleko naszej szkoły, kiedyś pokazać się Państwu, bo naprawdę myślę, że większość z Państwa nie zdaje sobie sprawy, że dzieci w tym wieku, mianowicie 10 lat, grają tak dobrze już w siatkówkę. Niejednokrotnie lepiej niż starsi. Chyba lepiej niż starsi. Serdecznie Państwu dziękujemy i oklaski dla młodzieży. Oklaski dla najmłodszych reprezentantów Krakowa i to takich reprezentantów, którzy złoty medal zdobywają. Dziękuję bardzo. Koszulka taka trochę mała, ale będę... Krakowa rozda Państwu radnym kolejną edycję Śpiewnika Polski Pieśni Patriotycznych. Bardzo proszę Pana Mariusza Cupiała o informację z trybuny, a potem Pani Panów Radnych o rozdanie śpiewników. Bardzo prosimy. Dziękuję Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Dzisiaj dużo młodzieży na sali obrad. Tak, dzisiaj dużo młodzieży na sali obrad. Właśnie w tej chwili młodzi ludzie, to są młodzi ludzie z piątej klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 Krakowie Skotnika. Rozdają Państwu materiały, tradycyjny śpiewnik i chyba po raz pierwszy płyta, mimo że jest to płyta czwarta już w kolejności. Śpiewnik troszkę różni się zawartością od poprzednich, w związku z tym myślę, że warto do niego sięgnąć. Szanowni Państwo, śpiewnik ten będzie, czy właściwie dzisiejsza akcja inauguruje kolejną edycję projektu Młodzież Pamięta, 23. edycję projektu Młodzież Pamięta, realizowanego już od 2002 roku, czyli dość długo. 23. edycja projektu, między innymi, proszę Państwa, w ramach tego projektu Tramwaj Patriotyczny. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam 11 listopada do tramwaju jeżdżącego tradycyjnie wokół Plant Krakowskich w godzinach od 10.30 do 14.30. 11 listopada. Tym razem, proszę Państwa, po raz pierwszy również koncert będzie w tramwaju, także nie tylko chóry szkolne będą śpiewały dla mieszkańców, ale również będzie koncert dla młodzieży. Także taka ciekawostka. Szanowni Państwo, projekt Młodzież Pamięta, jak powiedziałem, realizowany 12 lat już taką historię dość długą ma. Tak, młodzi ludzie rozdają, także proszę. O właśnie. Jeszcze na drugą stronę, tak, przejdźcie. Śpiewnik ja jest sporo, tak że myślę, że dla wszystkich wystarczy. Te same śpiewniki, jak wspomniałem, w tramwaju w dniu 11 listopada będą rozdawane. Ja bym jeszcze poprosił jeszcze Pana Przewodniczącego. Bardzo proszę, tutaj. O właśnie. No tak. Szanowny Panie Przewodniczącego, jeszcze może... Ja rozumiem, że nie ucieknie mi. O właśnie. Dziękuję Ci. Dziękujemy bardzo, a jeszcze płyta, tak. Jeszcze płyta, właśnie, o. Dziękuję Ci jeszcze bardzo. Płyta. Szanowni Państwo, projekt Młodzież Pamięta realizowany jest, jak powiedziałem, od 2002 roku. Realizowany jest na terenie kilkudziesięciu małopolskich gmin. Przygotowujemy około 150 tysięcy materiałów. Natomiast nowość taka, projekt się rozprzestrzenia, w tym razem po raz pierwszy na terenie Jarosław Świętokrzyskiego. Panowie marszałkowie, pan marszałek Sowa, pan marszałek Jaruba śpiewali z młodzieżą w Jędrzejowie 8 listopada. Także ja bym ktoś z Państwa wybierał się do Jędrzejowa, zapraszam na koncert w tym dniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
autorów tego i realizatorów tego projektu. I proszę Państwa, przedostatnia sprawa na prośbę zarządu dzielnicy 6 Bronowice. W foyer została zaprezentowana wystawa Zagospodarowanie terenu po byłym pomniku marszałka Koniewa z przyległą częścią parku Molówka Królewska. Koncepcje opracowane zostały przez dwa zespoły studenckie z Międzywydziałowego Studium Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pod kierunkiem pani dr Małgorzaty Wilkiewicz. Zapraszam pana profesora Wojciecha Przegona, kierownika studiów architektura krajobrazu, studia międzywydziałowe, oraz panią dr Małgorzatę Wilkiewicz oraz Jerzego Kopacza, członka zarządu dzielnicy 6 Bronowice, do zaprezentowania koncepcji. Bardzo prosimy, parę minut dla państwa. Przypomnę, chodzi o zagospodarowanie terenów po byłym pomniku marszałka Koniewa na Bronowicy. Panie przewodniczący, panie, panowie, 2 lata temu studenci nasi prezentowali projekt rewitalizacji zagospodarowania Parku Duchackiego. To była inicjatywa dzielnicy 11. Obecnie kolejny rocznik studentów wykonał projekty zagospodarowania fragmentu Młynówki Królewskiej i również terenu po byłym marszałku Iwanie Koniewie. Znaczy po byłym pomniku. Po byłym pomniku. Praca ta została wykonana we współpracy z dzielnicą 6. Dziękujemy panu Bogdanowi Smokowi za zorganizowanie tej wystawy. Dziękujemy panu przewodniczącemu, że możemy to uczynić w tak przepięknej sali i w tak dostojnym gronie. I dziękuję serdecznie pani Małgorzacie Wilczkiewicz, która z grupą studentów podjęła trud opracowania tego projektu. Myślę, wcześniej czy później zarówno Park Duchacki, jak i to będzie zrealizowane. Cieszę się, że architektura krajobrazu może wnosić pewien wkład do zagospodarowania przestrzeni publicznej Królewskiego Miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prosimy o krótką informację na temat samego. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Tremę mam nie mniejszą niż moi młodzi przedmówcy, ponieważ chciałam Państwu pokazać pracę moją i moich studentów z poprzedniego roku. Proszę Państwa, Młynówka Królewska, park liniowy, który powstał w miejscu dawnego cieku zasilającego Młyny Królewskie, dochodził do ulicy Dolnych Młynów, łączył się ówcześnie z Rudawą, która płynęła ulicą Retoryka. Proszę Państwa, został ten ciek zasypany w latach 60. i obecnie zajmujemy się częścią właściwie ostatnią, a mianowicie częścią, która dolega do osiedla Widok. Proszę Państwa, osiedle Widok w latach 70. było jednym z bardzo dobrych osiedli krakowskich. Zostało zaprojektowane przez architekta Krzysztofa Bienia i charakteryzowało się bardzo współczesną architekturą, a także doskonałymi rozwiązaniami funkcjonalnymi mieszkań, co było rzeczą trudną, ponieważ osiedle zostało zaprojektowane w systemie wielkiej płyty. Park przylegający do terenów osiedlowych, czyli Młynówka Królewska, widzimy na zdjęciu, jest właściwie parkiem, który nie wymaga zagospodarowania od nowa, natomiast teren wokół osiedla na pewno wymaga uporządkowania. Proszę Państwa, na terenie przyosiedlowym widzimy fragmenty
zieleni komponowanej, a także fragmenty bardzo charakterystycznej dla ówczesnego trendu zachodniego land art, czyli architektury ziemi, które projektant Krzysztof Bień do tegoż właśnie zagospodarowania wprowadził. Proszę Państwa, te fragmenty land artu właśnie, to jest ta po lewej stronie górka, zostały uzupełnione ostatnio przez Skate Park. To już jest jakby zasługa Rady Osiedla. Natomiast na pewno część obiektów, które powstały w latach 70. wymaga uporządkowania. Tutaj widzimy fragment promenady, która również w tej chwili znajduje się no, w takim niezbyt dobrym stanie. Natomiast na dalszym odcinku zabudowa mieszkaniowa łączyła się z terenem i tutaj tego rozwiązania właściwie zazdrościli wszyscy mieszkańcy Krakowa, ponieważ partery budynków wychodziły wprost na zieleń i tak też zostało utrzymane do dnia dzisiejszego. Natomiast przed blokami wyrósł las z niewielką pomocą, prawda, mieszkańców, jako dodatkowy element tego terenu. I również ten fragment parku wymaga uporządkowania. Natomiast niewątpliwie największym problemem tego terenu jest pozostałość po pomniku marszałka Iwana Koniewa, który został usunięty w 1990 roku. I ten fragment wymaga szczególnej uwagi, ponieważ jest to cokół pomnika, schody, które już w tej chwili zarastają trawą, oraz plac przed pomnikiem, który jest wykorzystywany przez znajdującą się w pobliżu siedzibę Straży Pożarnej jako miejsce do celebracji pewnych uroczystości. My zapoznaliśmy się przed przystąpieniem do prac projektowych z propozycjami funkcjonalnymi, które przewodniczący tutaj Rady Osiedlowej nam podał jakby jako założenie do projektu i chciałam w tej chwili Państwu pokazać już rozwiązania. Rozwiązania projektowe, a mianowicie przystępowały do projektowania trzy zespoły studentów. Wybrałam najzdolniejszych, ponieważ temat jest trudny i właściwie jak na możliwości trzeciego roku bardzo to są tutaj obszerne zagadnienia poruszane i muszę przyznać, że te prace, które zostały tutaj, które będą Państwu zaprezentowane, no rzeczywiście są na bardzo wysokim poziomie. Studenci podzielili ten teren jakby na trzy grupy tematyczne, to znaczy część reprezentacyjna, czyli fragment po pomniku Koniewa, część rekreacyjna środkowa, która ma spełniać właśnie rolę parku wypoczynkowego i ostatnia część, gdzie znajdują się właśnie urządzenia dla dzieci oraz ten już wspomniany przeze mnie land art, jako miejsce właśnie rekreacji dla dzieci. Proszę Państwa, chodziło o stworzenie miejsca pamięci, które miało być poświęcone strażakom, którzy zginęli podczas akcji. I tutaj na tym... Przepraszam Państwa za tę przerwę, ale plansze są duże i po prostu trudno się przewijają. Proszę Państwa, w miejscu byłego pomnika marszałka Koniewa zaproponowano w ogród pamięci, czyli taką jakby instalację... Przepraszam, prosimy troszkę Państwa o ciszej. Zaraz będziemy przechodzili do kolejnych punktów, ale Pani ma głos. Bardzo proszę.
Proszę Państwa, jest to labirynt z czerwonych elementów, który ma właściwie obrazować zagrożenie, na jakie napotykają strażacy w swojej pracy. Natomiast wewnątrz tego labiryntu miały się znajdować plansze, które będą opowiadać o historii. O historii Straży Pożarnej. Proszę Państwa, w tej samej konwencji są rozwiązane elementy małej architektury Placu Zabaw, a mianowicie chodziło o skonsolidowanie jakby tego terenu i nadanie mu jednolitego charakteru poprzez kolor czerwony, który występuje właśnie na tychże reaktywowanych elementach już sztuki ziemi, które na tym terenie się znajdują. Proszę Państwa, to jest druga koncepcja, inna w charakterze, zaproponowana przez kolejny zespół. I tutaj również widzimy podział na trzy strefy. Strefę rekreacyjną, strefę reprezentacyjną i część parkową. Z tym, że tutaj jako wyróżnik charakterystyczny dla tego parku pamięci, dla miejsca pamięci, zostały wybrane drabiny. Które znajdują się jako element pionowy wyróżniający to miejsce i oczywiście zagospodarowanie placu z myślą o przyszłej funkcji właśnie placu reprezentacyjnego, na którym będą odbywały się uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka. Proszę Państwa, to jest właśnie ten środkowy fragment, część parkowa. I perspektywy placu już z nowymi elementami właśnie charakterystycznymi dla tegoż placu. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo i życzymy, żeby tak jak Park Duchacki, tak i to miejsce zostało w sensowny sposób zagospodarowane. Dziękuję bardzo. W ten sposób zakończyliśmy sprawy informacyjne. Jeszcze ostatnia sprawa. Uprzejmie informuję Państwa radnych, iż w dniu 30 października 2013 roku prezydent miasta Krakowa, już zaraz, skierował do wiadomości Rady Miasta Krakowa analizę oświadczeń majątkowych złożonych za 2012 rok przez osoby do tego zobowiązane. Treść dokumentu znajduje się do Państwa wglądu w pokoju 153. I jeszcze Pan Przewodniczący Dzielnicy 6, bardzo proszę. Bardzo proszę o pozostanie Pani Doktor i Pana Profesora. No, bardzo proszę. Już wracam. A Panią Doktor. Nie no, to rozumiem zostanie. Ja wiem, że zabiorę kilka minut czasu. Na pewno zostanie przekazane. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, jest mi niezmiernie miło w imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy 6 Bronowice gorąco podziękować Panu Profesorowi Wojciechowi Przegonowi, kierownikowi architektury krajobrazu, za to, że wyraził zgodę, aby studenci w ramach prac dyplomowych mogli przygotować koncepcję zagospodarowania terenu po pomniku marszałka Iwana Koniewa, usytuowanego w Parku Minówka Królewska, jednym z najpiękniejszych i najdłuższych w Krakowie, ale i może w Polsce szlaku spacerowym. Gorąco chciałem podziękować Pani Małgorzacie Wilczkiewicz, opiekunowi zespołu, które opracowywały te koncepcje, jak również studentom, bo dzięki nim możemy się dzisiaj tutaj spotkać i
oglądać te projekty. Mam nadzieję, że te projekty przyczynią się do tego, że wspólnie z dzielnicą miasto podejmie trud rewitalizacji tego terenu, który się rozsypuje, a jest na drodze wjazdowej do miasta Krakowa przy ulicy Armii Krajowej i myślę, że powinniśmy zadbać o to, żeby nabrał on innego wyrazu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i pozwolę sobie wręczyć kwiaty jako podziękowanie. Dziękujemy bardzo jeszcze raz. Rozumiem. I tak oto, zaczynając od minuty ciszy, przechodząc przez szacunek dla młodzieży, która wygrała dla Krakowa, także otrzymając ten śpiewnik, przeszliśmy, dziękujemy bardzo, przeszliśmy do rzeczywistości. Proszę Państwa, teraz krótkie informacje bieżące. Informuję Państwa radnych, że stenogram protokół z 85. sesji, posiedzenie z 9 października jest do wglądu w Kancelarii Rady, pokój 201. Czy do protokołu z 83. sesji, to jest 25 września, są uwagi. Jeżeli nie ma, protokół zostanie podpisany. Przypominam o obowiązku elektronicznego zgłaszania interpelacji przez tych Państwa radnych, którzy zamierzają zgłosić na dzisiejszej sesji oraz o obowiązku doręczenia przewodniczącemu te swoje interpelacje na piśmie zgodnie z odpowiednim paragrafem statutu. Informacje międzysesyjne. Szanowni Państwo radni, informuję, że do przewodniczącego Rady Miasta wpłynęły pisma wojewody małopolskiego, który zawiadamia o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego kontroli legalności uchwały Rady Miasta z 9 października w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy miejskiej Kraków w przedmiocie nadania dzielnicom miasta Krakowa nowych statutów określających organizację i zakres działania dzielnic. Wojewody małopolskiego zawiadamiającego o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego kontroli legalności uchwały Rady Miasta z 9 października w sprawie prowadzenia handlu okrężnego w Krakowie. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody małopolskiego z 31 października dotyczące uchwały Rady Miasta z 25 września w sprawie przyjęcia powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w gminie miejskiej Kraków na lata 2013-2015 stwierdzające, ale mogę Państwa prosić, Pana Radnego Hawranka mogę prosić o nieprzeszkadzanie, stwierdzającego nieważność uchwały w części, to jest paragraf 3 uchwały oraz części podstawy prawnej uchwały w zakresie słów i artykuł 40 ustęp 1, cokolwiek by to znaczyło. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody małopolskiego z dnia 31 października 2013 dotyczące uchwały Rady Miasta z 25 września w sprawie przyjęcia programu wspierania rodziny dla gminy miejskiej Kraków na lata 2013-15 stwierdzające nieważność uchwały w części paragrafu 3 uchwały oraz części podstawy prawnej według stosownych zapisów. Informacja dotycząca skarg. Od ostatniej informacji na 87. sesji Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października wpłynęły 4 skargi. Skargi te będą przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej Rady, która zdecyduje o sposobie ich dalszego procedowania. Proszę Państwa, też komunikat dotyczący dzisiejszej sesji. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 dla projektów, które będą dzisiaj rozpatrywane w trybie jednego czytania, wyznacza się termin zgłaszania autopoprawek do rozpoczęcia czytania, a termin zgłaszania poprawek do czasu zakończenia dyskusji. Na dzisiejszej sesji dotyczy to następujących jednoczytaniowych druków uchwał. 1527 to są zmiany w budżecie miasta Krakowa, 1478 wprowadzenie wymagań uprawniających do wykonywania transportu drogowego taksówką, 1492 zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Zdrowy Kraków, 1509 to jest udzielenie dotacji Miejskiej Instytucji Kultury na realizację zadania uznanego przez dzielnicę za priorytetowe, 1517 uchylenie uchwały Rady Miasta w sprawie przyznania pomocy materialnej dla szczególnie uwzględnionego studenta oraz uczestnika studiów doktoranckich, 1518 opracowanie programu Kraków Miasto Literatury i 1505 to jest skarga na Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Informuję Państwa radnych, iż na podstawie paragrafu 34 ust. 3 statutu pisemny wniosek co najmniej 1/10 ustawowego składu rady, to jest 5 radnych lub prezydenta zawierający uzasadnienie złożony najpóźniej do końca dyskusji, rada może zdecydować o rozpatrzeniu wyżej wymienionych projektów uchwał w trybie dwóch czytań.
Porządek obrad dzisiejszej sesji został uzgodniony z Komisją Główną w dniu 28 października. Informuję Państwa Radnych, iż w trybie artykułu 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym do porządku obrad zostały włączone projekty uchwał Prezydenta Miasta Krakowa według druków 1521, to jest wyrażenie zgody na przedłużenie terminu zagospodarowania nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Odmentowej. 1527. Zmiany w budżecie miasta Krakowa dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków w stosownych działach. 1520. To jest zmiany w budżecie miasta Krakowa dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmniejszenia planu przychodów oraz zmian w planie wydatków w stosownych działach. 1529. Zmiany w budżecie na rok 2013 dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w stosownych działach. Oraz 1530. Zmiany w budżecie dotyczy zadań priorytetowych dzielnic. Czy prezydent, komisja lub grupa pięciu radnych chciałaby zgłosić propozycję zmian w porządku obrad w trybie przewidzianym przez statut miasta Krakowa? Bardzo proszę. W imieniu prezydenta nie ma, w imieniu komisji nie ma, w imieniu grupy radnych. Bardzo proszę, pan radny. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, pani prezydent. Ja chciałem zgłosić druk 1531, stosowna ilość podpisów, wymagane opinie, wszystko jest. A przepraszam bardzo, w sprawie nazwy Alei Adolfa Chyły. Tak, przez samocha. Przez samocha. Tak, bo to jest... Dziękuję bardzo. To jest wniosek grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały według druku 1530 w sprawie nazwy ulicy. Pan radny Wojtowicz, bardzo proszę. Panie przewodniczący, pani prezydent, Wysoka Rado. Chciałbym w imieniu grupy radnych wprowadzić w trybie dwóch czytań w sprawach dotyczących, w sprawie dotyczącej wprowadzenia wymagań uprawniających do wykonywania transportu drogowego taksówką, druk numer 1478. Panie radny, tą sprawę będzie trzeba zgłosić w trakcie dyskusji na temat tego projektu, bo teraz jest tylko wprowadzenie punktów do porządku obrad. To przepraszam. To jeżeli, bo ten punkt, znaczy ten, tą sentencję trzeba będzie zgłosić w trakcie dyskusji na temat, rozumiem, tych spraw taksówkowych. Nie teraz, nie. Zgodnie ze statutem do końca czytania powinien być taki wniosek złożony o rozpatrzenie w dwóch czytaniach i proszę, okej, okay, no to w porządku. Czy co do wprowadzenia jeszcze punktów do porządku obrad są jakieś pytania? Nie widzę, w takim układzie będziemy po kolei głosować, więc mamy wniosek grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały według druku 1531 w sprawie nazwy ulicy. Głos za, głos przeciw. Jeśli można, ja z głosem za. Ta sprawa jest efektem uzgodnień między Radą Dzielnicy a środowiskami w dzielnicy. Ta sprawa wyniknęła przy okazji nazywania ulic przy centrum Jana Pawła II i wtedy było zobowiązanie, że dokonamy, znaczy znajdziemy jakieś rozwiązanie dla nazwy, dla bardzo zasłużonej osoby lokalnie, pana Adolfa Chyły, który jest autorem tego obrazu w Centrum Miłosierdzia Bożego. Siostry wyraziły na to zgodę, Rada Dzielnicy wyraziła zgodę. Myślę, to jest głos za zdecydowanie. Także zdecydowanie popieram. Może tego na początku nie powiedziałem, ale dziękuję za połączenie. To tyle z głosem za. Czy są jeszcze jakiś głos przeciw? Nie widzę, głosujemy. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Dziękuję za zwrócenie uwagi. Powiedziałem, no podobno powiedziałem, ale pan radny nie słyszał. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę, wynik. 33 osoby za, brak przeciwnych, przepraszam, nie widzę, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. I to był jedyna zmiana dotycząca